4-0 rozpoczęły rundę wiosenną piłkarki Medyka Polomarketu Konin. Na swoim boisku pokonały AZS PWSZ Wałbrzych. Tym samym zrobiły kolejny krok do obrony tytułu mistrza Polski. Przez cały mecz piłkarki Medyka dominowały na boisku. W pierwszej połowie padły dwie bramki, obydwie strzeliła Agata Tarczyńska w 12 i 45 minucie spotkania. W drugiej części gry było podobnie. W 72 minucie do siatki rywalek trafiła Radosława Slawczewa, a w 87 Katarzyna Daleszczyk. Cieszą cztery bramki, aczkolwiek gdzieś tam tych sytuacji 100% mieliśmy troszeczkę więcej. No i mam nadzieję, że z każdym spotkaniem będziemy te sytuacje wykorzystywać. I cóż mogę powiedzieć, chciałam, żeby nasza forma rosła i żeby każdy mecz, tak jak mówię, zakończył się zwycięstwem. Jesteśmy już przy następnym meczu, już w szatni, myślimy o tym, co zrobić, aby jak najlepiej przygotować się do meczu 1/4 Pucharu Polski z AZS-em Wrocław. Zwycięstwo nad AZS-em PWSZ-em Wałbrzych pozwoliło Medyczkom umocnić się na pozycji lidera Ekstraligi Kobiet, bowiem swoje spotkanie przegrały dziś piłkarki Górnika Łęczna i przewaga w tabeli wzrosła do 11 punktów.